Znajdujemy się na Orliku, na Błoniach. Jest tu bardzo dużo dzieci. Skąd pomysł na zajęcia? To jest przede wszystkim robione po to, aby dzieci, które spędzają wakacje, czy to w Sanoku, czy przyjeżdżają tutaj z bliskich okolic i tu spędzają wakacje, żeby nie spędzały czasu w domu, przed komputerem, przed telewizorem, nudziły się dniami. To jest po prostu stworzone dla nich, aby mogli się fajnie bawić, aby mogli fajnie spędzać czas, poznać nowe znajomości, nowych rówieśników, nowe zabawy, które tutaj przeprowadzamy. Robimy to 3 razy w tygodniu, po 2 godziny. Zajęcia moim zdaniem są bardzo interesujące, bo chcemy jak najwięcej przekazać im. Staramy się to robić z radością dla nich wręcz. Staram się ile mogę. Nie wiem, lubię to robić, lubię spędzać z dziećmi czas, po prostu spędzać z nimi czas, bo też mam w rodzinie młodszych i również się fajnie bawią ze mną. Dzieci wychodzą mi bardzo radosne z podwórka, wręcz ciężko znaleźć jakąś jedną osobę, żeby była jakaś smutna. A czego mogą się dzieci nauczyć na takich zajęciach? Czego się mogą nauczyć? Zacznijmy od piłki nożnej. Mogą się nauczyć techniki, zdolności gry, nie wiem, w zespole. Dziewczynki mogą doskonalić się w rysowaniu, w jakiejś technice układania jakichś rzeczy z papieru, jakichś technicznych rzeczy. Chłopcy również bardzo się integrują z dziewczynkami, to też jest fajne. Nie ma czegoś takiego, że chłopcy się podzielą i nie będą się bawić z dziewczynkami, więc dużo rzeczy fajnych, ciekawych można tutaj spotkać. A ile dzieci chodzi? Ile dzieci chodzi? Średnio co zajęcia 25 osób. W ostatnim tygodniu był bodajże rekord lata podwórkowego, bo mieliśmy w sumie 43 osoby. Było świetnie, naprawdę. Było w sumie ciężko ogarnąć, ale nie było większego problemu. Robiliśmy świetne zabawy. Dzieci wyszły szczęśliwe wręcz. Aleks, jak ci się podobają zajęcia? No, są bardzo fajne. Niektóre osoby na przykład nie wyjeżdżają gdzieś na wakacje i nie ma sensu siedzieć przed komputerem, tylko można przyjść tutaj na lata podwórkowe i pobawić się z przyjaciółmi i trochę się poruszać. Uważasz, że takie zajęcia są ciekawe, fajne? No, podobają się i szczególnie dzieci mają zajęcie na wakacje. Jakie gry podobają ci się najbardziej? A bardzo lubię grać w Mafię i w Dwa Ognie. Gramy najczęściej w Dwa Ognie, no i prawie zawsze w piłkę pod koniec zajęć. Jak ci się podobają zajęcia? Fajne są. Bardzo idealne, już chodzę 3 lata na to, bo mi się podoba, nie ma nic robić na wakacje. A jakie zajęcia podobają ci się najbardziej tutaj? Piłka nożna, tylko. Torneli, jak ci się podoba tutaj na zajęcia? No, są bardzo fajne, można się zająć, kiedy się nigdzie nie jeździ na wakacje. To po prostu jest fajnie. Podobałam się? Tak.